W legionowskim żłobku inaczej niż to dzieje się w przedszkolach, miesięczna opłata nie zależy od tego, jak często maluch w nim przebywał. Jest stała. Nic dziwnego, że jej ponoszenie w sytuacji, gdy placówka jest zamknięta, to dla wielu rodziców duże obciążenie finansowe. Urzędnicy z ratusza zareagowali na ich sygnały bardzo szybko. W związku z faktem, że okres epidemii się przedłuża, a w związku z tym też przedłuża się zamknięcie żłobka miejskiego, chcemy zaproponować rodzicom dzieci, które uczęszczają do tej placówki, nowe rozwiązanie, jeżeli chodzi o finanse. Rozwiązanie, które jak to w życiu bywa, wszystkich zapewne nie zadowoli. Stanowi natomiast przemyślany kompromis pomiędzy tym, co urząd realnie może zrobić, a tym, czego oczekiwaliby mniej zamożni rodzice. Chcemy zaproponować na najbliższej sesji obniżenie kwoty czesnego na najbliższe 2 miesiące, a więc maj i czerwiec, o 50%. Jest to nasze wyjście naprzeciw oczekiwaniom rodziców, którzy zgłaszali fakt, że muszą ponosić opłatę, mimo że dziecko nie uczęszcza do żłobka. Nie proponujemy 100%, tylko 50%, ponieważ my, mimo że żłobek jakby nie pracuje na potrzeby rodziców, to my dalej zarówno utrzymujemy zatrudnienie, jak i budynek. W związku z tym ponosimy koszty stałe, które stanowią blisko 80% wszystkich kosztów funkcjonowania żłobka na co dzień. Pomysłodawcy 50% bonifikaty liczą, że większość rodziców taką propozycję zaakceptuje. Jeśli jednak z jakichś względów nie będzie to możliwe, pozostają im jeszcze inne, bardziej radykalne opcje. Oczywiście cały czas obowiązują te rozwiązania, które zaproponowaliśmy wcześniej, czyli możliwość rozwiązania umowy pomiędzy rodzicem a dyrektorem żłobka, a także w przypadku, gdyby powstały zaległości, to dyrektor żłobka może odsunąć termin płatności, rozłożyć je na raty, tą płatność zaległą, lub umorzyć w sytuacji chociażby na przykład utraty pracy czy utraty dochodów przez rodzica. Projekt przygotowanej przez ratusz uchwały trafi na najbliższą sesję Rady Miasta. Ma się ona odbyć w ostatnią środę kwietnia. Biorąc pod uwagę cel i zawartość tego aktu prawnego, jego przegłosowanie wydaje się w obecnych realiach formalnością.